Ruszyły inwestycje samorządu województwa łódzkiego w tabor kolejowy. Trójwagonowy elektryczny zespół trakcyjny EN57 to jeden z najbardziej popularnych pociągów pasażerskich w Polsce, eksploatowany także w innych krajach Europy. Zaprojektowany i produkowany przez wrocławskie zakłady PAFA WAG nieprzerwanie do 1993 roku w łącznej ilości ponad 1400 egzemplarzy. Teraz dzięki wdrożonemu przez Zarząd Województwa Łódzkiego programowi kompleksowej modernizacji taboru kolejowego gruntownie odnowione, wzbogacone o na wskroś nowoczesne rozwiązania pociągi pojawią się na torach w barwach województwa. Jeszcze w 2010 roku do Państwa dyspozycji w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą Inwestycja w tabor kolejowy, zakup 3 zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym, przekazane zostaną przebudowane od podstaw nowoczesne pociągi oparte na sprawdzonej i dobrze znanej pasażerom konstrukcji elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57. Jednak na podstawowych założeniach konstrukcyjnych podobieństwo pomiędzy wersją zmodernizowaną a pierwowzorem kończy się. Jak powstawały 3 nowoczesne pociągi przyjazne pasażerom? Pociągi zostały całkowicie zdemontowane, pozbawione dotychczasowych układów napędowych, wózków jezdnych, wystroju i wyposażenia wnętrz. Elementów takich jak okna i drzwi. I właściwie od tego momentu możemy mówić o rozpoczęciu procesu faktycznej kompleksowej modernizacji, swoistej przebudowy pociągów w oparciu o nową wizję. Wizję stworzenia nowoczesnych, bezpiecznych, komfortowych i estetycznych pociągów, powstających wyłącznie z myślą o pasażerach. Pociągach wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Wreszcie pociągach o dynamicznym, całkowicie odmiennym wyglądzie zewnętrznym. Aby nadać pociągom nowoczesny i dynamiczny wygląd, zamontowano specjalnie opracowane, zaprojektowane wyłącznie dla naszych pociągów aerodynamiczne czoła, dodatkowo wyposażone w reflektory wykonane w technologii LED. Specjalnie dla modernizowanych pociągów województwa łódzkiego zespół najlepszych projektantów, designerów przygotował projekt plastyczny ich zewnętrznego wyglądu. We współpracy z Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stworzyli oni kompleksową wizję nowej estetyki pojazdów. Nowoczesny wygląd zewnętrzny, nadający pociągom zupełnie nowe oblicze, inspirowany jest twórczością artystyczną Katarzyny Kobro. Od tej pory wszystkie nowe pociągi jeździć będą w barwach województwa łódzkiego. Ten sam zespół projektantów opracował również projekt nowoczesnego wnętrza pociągów. Dobór kolorystyki, materiałów oraz rozwiązań wnętrza przygotowywano z niezwykłą starannością. Tu po raz kolejny komfort i dobry nastrój pasażera były najwyższym priorytetem. W ten sposób stworzono efektowny wzór tapicerek foteli, dokonano wyboru wykładzin oraz paneli ściennych. Powróćmy na chwilę do kwestii foteli i ich konstrukcji. Także ten, jeden z najważniejszych elementów decydujących o wysokim komforcie podróży, został opracowany od podstaw z myślą o łódzkich pociągach. Konstrukcję nowych siedzeń opracowano wspólnie z zespołem lekarzy ortopedów. Właściwa forma i ukształtowanie siedzisk oraz oparć foteli to gwarancja, że podróż pociągiem upłynie pasażerom przyjemnie i komfortowo, a odporne na zużycie tkaniny obiciowe pozwolą długo cieszyć się doskonałym wyglądem. Skoro wiemy już wszystko o konstrukcji oraz wyglądzie pociągów, warto wspomnieć o szeregu dodatków i udoskonaleń, mających nieocenione wręcz znaczenie podczas ich codziennej eksploatacji przez podróżnych. Oprócz skutecznej izolacji termicznej pociągów, zostały one po raz pierwszy w Polsce wyposażone w wydajne systemy klimatyzacyjno-grzewcze, zapewniające pasażerom komfort podróży bez względu na porę roku.
oknach zamontowano rolety, a przy fotelach gniazda elektryczne o napięciu 230 V, umożliwiające podłączenie laptopa i wykorzystanie czasu podróży do pracy lub rozrywki. Toalety, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono w ekologiczne układy zamknięte oraz uruchamiane na zasadzie dotykowej elementy wyposażenia, a także miejsca do przewijania naszych najmłodszych pasażerów. Całości dopełnia wysoka jakość i estetyka wykonania. Montując specjalne wieszaki, zadbano również o pasażerów podróżujących z rowerami. Prowadzenie nowego pociągu EN57 jest równie przyjemne jak podróż nim. Przestronna i jasna kabina zapewniająca doskonałą widoczność wyposażona została w nowoczesny pulpit sterujący. Stały obraz z kamer zainstalowanych w całym pociągu zapisywany jest na dysku twardym komputera pokładowego, a maszynista obserwuje go na panelu LCD. Pasażerowie mogą się czuć naprawdę bezpiecznie. Nowoczesne silniki zapewniają dynamiczne przyspieszanie do prędkości 120 km na godzinę, a wydajny układ hamulcowy – sprawne wyhamowanie składu. Nasze nowe pociągi zapewnią Państwu miłą, wygodną i szybką podróż. Już niebawem pasażerowie mogą spodziewać się kolejnych nowych pociągów na trasach województwa łódzkiego. Dzięki wsparciu funduszy unijnych na torach województwa pojawią się nowe i zmodernizowane pociągi.